uzasadnienie artykuł 24 ustawy o samorządzie gminy mówi, że radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i komisja powiązany, znaczy, że radny nie jest zmuszony, ma obowiązek spełnienia zobowiązania wynikającego z zapisanego artykułu ustawy. To rozwiązanie pozwoli wszystkim radnym do aktywnego uczestniczenia w pracach Komisji Rady Gminy. Takie działanie będzie wyraźnym postrzeganiem konstytucyjnego zakazu dyskryminacji jednostki przeciw politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 52 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem złożonym przez pana Andrzeja Dudziego? Proszę o podniesienie ręki. Jeden. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? 14. Przeciw. Będę do pani Marioli Szyca. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą pani Aleksandry Burman, pracując w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą Krzysztofa Decyk w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą pana Andrzeja Długiego w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, proszę o podniesienie ręki. Jeden głos za. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych jest wstrzymał? Dwa głosy wstrzymujące. Tak. Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą pani Katarzyny Dryba w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą pana Herberta Rozin w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Jeden głos przeciw. Gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie, w naszej ocenie oczywiście, działania na niektórych rady gminy lub załatwiania jakichś spraw. I to jest po prostu ten starany, którzy wygrali. Nie będę oceniał sposobu wygrania, ale wygrali, z tym się trzeba pogodzić. Tak mówi demokracja. Tylko ja się obawiam o jedno, że to nasza demokracja zmierza w kierunku demokracji generała Pinocheta w Argentynie, Hugo Chaveza w Wenezueli, a może, na szczęście może, powiem to delikatnie, Wiktora Orbana w Węgrzech. No ja nie wiem, czy pani przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, pani premier zgodzi się z takim postępowaniem swojego przedstawiciela wójta Kmieciczyzny. Jestem jedyny naznaczonym przez wójta Kmieciczyzny pozycjonistą, zresztą Wekół Lęborska, Lęborka można przeczytać, imiennie wyznaczony. I boją się czegoś? Mojej wiedzy, doświadczenia? Boją się czego? Niczego się. Więc czy to podlega na upodleniu? No, nie chciałbym tych słów używać, one same nasuwają na usta. Faszyzm, bolszewizm wraca do Polski? Czy te lata 48-56 najgorsze? Czy kasus profesora Jarego Zawiskiego? Czy też redaktora, może się uciekło mi pamięć, jak się ten lat, Żentarskiego? Czy to są przykłady dobre dla demokracji, dla jej rozwoju? No tyle mam na ten temat. Może pan jeszcze powie, ile osób są właśnie w opozycji, rozumiem, że tak jeden jestem ja. W tej chwili może powiedzieć, że Platforma Obywatelska z PSL-em zrobiła sobie koalicję w gminie Czylicze, bo jak myślą nie nazwali, to wiadomo, że to nie jest tajemnica. Ktoś, kto się troszeczkę o tą politykę widzi, co się dzieje w powiecie, co się dzieje w Łebie. I to jest taka koalicja Platformy z PSL, prawda? Bo jeżeli szef koalicji jest z Platformy, to wiadomo, że będzie realizowany program Platformy, polityka Platformy i te wszystkie sprawy związane z działalnością, no, z programem Platformy w gminie Czylicze. A pan jest z własnego komitetu? Ja byłem z komitetu Hanny Kurz, zgłosiłem się w drugiej turze, bo powiem pani szczerze, pierwszy zmęczony tym, co się działo w poprzedniej kadencji, nawet tą uchwałą z 1 marca, lutego 2016 roku, nie chciałem startować. Ludzie mnie poprosili, przyjechałem ze szpitala 8 i potem poprosiłem panią Hanię, że jest jedno miejsce, no bo mieszkańcy się mieli, prosili mi, żebym wystartował, bo nie godzą się z pewnymi rzeczami, jakie się dzieją w miejscu. Mimo, z jednej strony, trzeba powiedzieć, jest postęp w miejscu, nie ona tego, nawet opozycja musi to potwierdzić, a z drugiej dzieją się rzeczy, które są do wyjaśnienia. Trzeba je, jak to powiedział Chrystus, jesteście jako te groby powielane, tak? Zewnątrz ładnie, a w środku mroczni. I tej mroczności chyba się boi wójt, żeby ją nie ujawnić i jego towarzysze, bo tak to trzeba się nazwać, bo Bolszewia wraca do miejscu. Może pan jeszcze przytoczyć, czyli ja rozumiem, że z tej podjętej uchwały przewodniczący będzie miał 1300, tak? Pani redaktor. A zwykły radny, który nie należy do 250, ale tu nie chodzi o pieniądze. Są 1300, tu nie chodzi o pieniądze. Dla mnie zaskakujące jest, że na drugiej sesji, praktycznie pierwszej sesji merytorycznej, bo tam to wiadomo, Rada Gminy robi dwie rzeczy. Podnosi wynagrodzenie o ponad 1200 wójtowi i sobie dokłada do niego.
To jest, bo jest była taka historia niedawno w prasie opisywana i w telewizji, gdzie tam sobie radni ze 100 do 300 podnieśli. Ja jestem zwolennikiem, na przykład, zresztą mówiłem wcześniej, wypłacania zwykłej, standardowej diety, która jest w ustawie premiera, nie wiem, 30 zł na dzień, za każde posiedzenie. Nie macie, nie płacą, ci przyjeżdża. Radny to jest społecznik. To jest człowiek, który szerzy demokrację. Jest to dziwne w moich ustach, bo nie ukrywam, że mam swoją przeszłość z tamtego okresu, a więc byłem, jestem drugim oficerem, a więc byłem członkiem partii. I powiem pani szczerze, że w tamtym okresie z takimi rzeczami się nie spotkałem, przynajmniej na tym szczeblu podstawowym, na tym szczeblu podstawowym. Byłem wójtem, byłem sekretarzem, tworzyłem statut w 1988 roku. I jeszcze żyją wtedy, konsultowałem te sprawy z nieżyjącym profesorem Kuleszą. I ideą tego było, rozwijajmy demokrację, nie zaburzajmy. Czy rzeczywiście nie można? Można człowieka potępiać za to, że ma swoje poglądy? A może dlatego jestem kaszubą z półwyspu? A może dlatego, że nie wiem, no, rzadko chodzę do kościoła? Może to są powody, dla których pan wójt, naruszając artykuł 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jedynego rodzynka, którego ma, który może powiedzieć, uważaj wójcie, bo się robisz, stara się być. Mi nie dadzą rady, no chyba, że zrobią to, co profesorem Zawieńskim, albo no, z tym Ziandarskim, no, zniknę któregoś dnia. Czy pan uważa, że wójtowi należy się podwyżka? Proszę panią, uważam, że na pierwszej sesji merytorycznie nie powinno to mieć miejsca. Resztę do dyskusji. Resztę do dyskusji. Nie powinno to mieć na pierwszej sesji, tak rzeczy nie powinno być. Ludzkie takie rzeczy są, ludzie tego, logika, przyzwoitość wymaga sobie takich rzeczy nie na pierwszej sesji. Ja nie uważam, bardzo moglibyśmy, nie nowy budżet, po dyskusji, może jakieś, wiecie, że są kłopoty, będą kłopoty z dofinansowaniem, wójt ma całe pole do popisu, więc poczekajmy. Do przynajmniej ten pierwszy kwartał, kiedy pójdą pierwsze programy, a potem rozmawiajmy.